Super Kolos w tym roku trafia do rąk Janusza Majera za wybitny wkład w rozwój polskiego himalajizmu. No, dla mnie to jest niezwykła niespodzianka. Traktuję to jako uznanie dla tych lat i tych wszystkich ludzi z tej generacji lat 80., kiedy, jak mówi Krzysiu Wielicki, pisaliśmy historię w tych Himalajach i tak to chcę odbierać. Proszę Państwa, nagroda specjalna, Super Kolos, idzie do człowieka instytucji. Żywe są te wspomnienia z tamtych lat i te przyjaźnie, które wtedy powstały i które trwają aż do dzisiaj. Było wiele tych wspólnych przeżyć, wiele tych wspólnych zdarzeń, które ciągle w nas tkwią i jak się spotykamy, to czasami o tym opowiadamy i wspominamy sobie te czasy. Głównymi osobami znanymi z tego środowiska byli Krzysztof Bielicki, Jerzy Kukuczka, Rysiek Pawłowski i Artur Heiser. No muszę przyznać, że kierować takim klubem, który tak naprawdę jakaś część światowego himalajzmu się mieści, to trzeba było trochę wykazać zero cierpliwości, opanowania emocji. Ja bardzo pozytywnie oceniam ten ruch, który teraz powstał. Masę młodych ludzi tworzy program Polski Himalajzm Sportowy. Czuję, że jeszcze rok, dwa, trzy i wśród nich będą ludzie, którzy dostaną tego złotego czekana za najlepsze przejście roku w Górach Wysokich. Janowski ostrzegał, że w tym roku Kolos jest wyjątkowo ciężki, wyjątkowo ciężki. Strasznie ciężki jest ten Super Kolos. W Katowicach powstaje coś, co nazwaliśmy Centrum Himalajzmu imienia Jerzego Kukuczki i tam zarówno Krzysztof Wielicki, ja i Wojtek Kukuczka, syn Jurka czy Piotr Księski, doradzamy tam w kwestiach takich merytorycznych, co tam powinno być. No samo to centrum to będzie nie tylko muzeum jako muzeum i wystawa informująca czy pokazująca te lata złotej dekady polskiego wspinania w Górach Wysokich, ale będzie tam też i ściana wspinaczkowa, będzie sala, w której można będzie wyświetlać filmy, robić prelekcje, będzie Centrum Dokumentacji Górskiej, które staram się tam zorganizować. Myślę, że to będzie coś żywego w Katowicach, które będzie ciągle utrwalać i przypominać te czasy Jerzego Kukuczki i naszych przyjaciół z Klubu Wysokogórskiego z Katowic. No i serdecznie Państwa zapraszam na jutrzejszą moją opowiastkę o tych moich latach w górach. Dziękuję.